Dzisiaj opowiemy o Zuzannie Łapickiej, której życie zmieniło się dramatycznie w 2016 roku, gdy usłyszała diagnozę, która przeraża wielu z nas – nowotwór. Mimo ciężkiej choroby Zuzanna wykazała niezwykłą odwagę i zaczęła czerpać z życia pełnymi garściami. Jej historia to lekcja nie tylko o walce z chorobą, ale również o życiu pełnym pasji i miłości do każdego dnia. Z okazji smutnej rocznicy jej śmierci przypominamy niezwykłą historię, która ma moc inspirować. Zuzanna Łapicka, doświadczona dziennikarka i długoletnia pracownica Telewizji Polskiej, gdzie pełniła funkcję kierowniczki redakcji rozrywki w kanale TVP1, przez wiele lat angażowała się również w tworzenie treści do znanych czasopism takich jak Elle, Uroda czy Film. W swojej karierze nie tylko przyciągała widzów ciekawymi programami, ale także dzięki swym artykułom w magazynach wpływała na kształtowanie się opinii publicznej. Niezapowiedziane wyzwanie zdrowotne w życiu Łapickiej rozpoczęło się od zniewinnej decyzji o poprawie kondycji fizycznej i zamiarze zrzucenia kilku zbędnych kilogramów. Jednak kiedy jej masa ciała zaczęła niepokojąco szybko maleć, dokładniejsze badania medyczne ujawniły alarmujące informacje. Lekarze zdiagnozowali u niej nowotwór jelita grubego, co wymusiło rozpoczęcie intensywnego leczenia, w tym chemioterapii oraz radioterapii. Zuzanna Łapicka w wywiadzie wyjawiła, że nauczyła się omijać zbyt prywatne pytania, korzystając z rady swojej córki Weroniki: arystokracja nie mówi, który organ. Podkreślała również, jak kluczowe w walce z chorobą jest pozytywne nastawienie psychiczne, które według niej odgrywa decydującą rolę w procesie leczenia. W rozmowie dziennikarka zwróciła uwagę na to, że osiągnęła swoją idealną wagę 54 kg, co zawsze było marzeniem jej matki, choć przyczyny, dla których to się stało, były dalekie od zamierzonych. Odkąd Zuzanna Łapicka otrzymała trudną diagnozę, jej podejście do życia przeszło głęboką metamorfozę. Renomowana dziennikarka, stawiając czoła poważnej chorobie, zaczęła z nową intensywnością doceniać codzienne doświadczenia, skupiając się na drobnych przyjemnościach oraz na głębszych relacjach z najbliższymi. Z chorobą przyszedł czas na redefinicję jej wartości. Choć Zuzanna zawsze potrafiła cieszyć się życiem, obecnie robi to z jeszcze większą świadomością. Zaczęła więcej uwagi poświęcać takim momentom jak pierwsze płatki śniegu czy ciepłe promienie słońca, a także radości płynącej z dobrych książek czy inspirujących spotkań, dzieliła się jej bliska przyjaciółka, Magda Umer. Zuzanna Łapicka sama przyznawała, że od momentu diagnozy jej perspektywa na życie uległa zasadniczej zmianie: odcięłam wszystko, co było toksyczne, zostawiłam za sobą niepotrzebne obciążenia z przeszłości. Teraz liczy się tylko teraźniejszość, mówiła z przekonaniem. Pomimo trudności dziennikarka dostrzegała pozytywy w swojej sytuacji, które przejawiały się w stopniowej poprawie jej stanu zdrowia, budzącej nadzieję na pełne wyzdrowienie. Miałam niezwykłe szczęście, że moimi lekarzami byli profesor Lampe i dr Piątek ze Śląska. To dzięki ich kompetencji i wsparciu nigdy nie zatraciłam wiary w sens dalszej walki o zdrowie, wyznaje Zuzanna. Niestety mimo początkowej poprawy jej stan zdrowia znów się pogorszył, co w konsekwencji okazało się procesem nieodwracalnym. Do końca swoich dni Zuzanna Łapicka cieszyła się nieustającym wsparciem swoich bliskich, których miłość i obecność były dla niej nieocenionym źródłem siły. W ostatnich miesiącach życia, mimo postępującej choroby, dziennikarka nie ustawała w działaniach twórczych. Opublikowała książkę zatytułowaną Dodaj do znajomych, będącą kolekcją esejów o wybitnych postaciach kultury polskiej, takich jak Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Osiecka czy Gustaw Holoubek. Ta publikacja była dla niej sposobem na kontynuację dialogu z czytelnikami, nawet gdy choroba zmusiła ją do wycofania się z życia publicznego. Zuzanna mogła liczyć na niezachwianą pomoc najbliższych, a przede wszystkim swojej córki Weroniki, którą miała z Danielem Olbrychskim. Weronika, mieszkając przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych, nie zawahała się ani chwili, by wrócić do Polski i być u boku matki w tym trudnym czasie. Zawsze wydawałam się silniejsza, niż w rzeczywistości byłam, ale Weronika widzi przeze mnie. Jej troska i czułość głęboko mnie wzruszają, zwierzała się Zuzanna w jednym z ostatnich wywiadów. Jej życie było także ubogacane przez obecność wieloletnich przyjaciółek, takich jak Magda Umer czy Krystyna Janda, które były jej wsparciem nie tylko w codzienności, ale i podczas sporadycznych wyjazdów, jak ten do Prowansji, gdzie razem cieszyły się spokojem i pięknem tego regionu. Niemniej, mimo heroicznej walki z chorobą, 12 grudnia 2018 roku Zuzanna Łapicka przegrała tę nierówną batalię, pozostawiając po sobie nie tylko bogate dziedzictwo swojej twórczości, ale przede wszystkim pustkę w sercach tych, którzy mieli przywilej ją znać.